Cześć, witam Cię serdecznie w ostatniej lekcji cyklu SQL-u. Tak, to już jest ostatnia lekcja. Nie wiem, jak się z tym czujesz. Ja się czuję w sumie nawet dobrze, bo trochę się na tym SQL-u nagadałem i najwyższy czas zrobić sobie małą przerwę, zająć się czymś innym. Dzisiaj odpowiedź na ostatnie pytanie, na pytanie dotyczące timestampów. Słuchaj, na samym początku, lata temu, jak pisałem własnego CRM-a, takiego prostego do obsługi pewnych projektów, którymi się zajmowałem, który tak naprawdę ciągle funkcjonuje, go ciągle rozwijam, ale to już zupełnie inny temat. Wówczas musiałem pracować z wieloma różnymi bazami danych jednocześnie. Musiałem mieć dostęp do MS SQL-a, do MySQL-a, do Postgresa. Były plany, że będzie również dostęp do Oracle'a. I ponieważ każdy z tych systemów dosyć mocno różni się obsługą datoczasu, więc wtedy zastosowałem taki trik i zapisywałem do bazy czas i datę w formie stringu. Po prostu. Ja wiem, że to utrudniało wykonywanie jakichś skomplikowanych zapytań SQL-owych na bazie, ale w niesamowity sposób upraszczało logikę po stronie serwera, po stronie aplikacji. Także no, mówię, to nie jest uniwersalne, nie jest jakieś super rozwiązanie, ale wtedy było dla mnie wystarczające i świetnie się sprawdziło. Odszedłem od tego modelu tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy pozbyłem się wszystkich innych serwerów SQL-owych i w tej chwili oprogramowanie współpracuje wyłącznie z Postgresem i teraz mogę na spokojnie pozbywać się tych reliktów zeszłości, że tak powiem, i koncentruję się wyłącznie na rozwiązaniach postgresowych, z czego się bardzo cieszę. I jak to wygląda w Postgresie? W Postgresie po prostu używamy timestampa, ale nim dojdziemy do timestampa, to jeszcze kilka rzeczy po kolei. Pierwsza rzecz bardzo istotna, to fajnie by było wiedzieć, jaki masz na przykład ustawiony time zone i żebyś wiedział, jak to sprawdzić. Po prostu show time zone. I w tej chwili jest ustawiona z ETC, UTC, to jest po prostu UTC czas. Tutaj nie ma co kombinować, na to ETC nie patrz. To ono jest bez znaczenia w tym momencie. Co to jest czas UTC? No nie będę ci mówił, to już powinieneś wiedzieć. A jeśli nie wiesz, to po prostu poczytaj. To w każdym razie nie jest odcinek na ten temat. Wiesz, jaki jest czas serwera wewnętrzny, w jaki sposób on jest skonfigurowany, czy można to zmienić? Oczywiście. Proszę. I czas wewnętrzny serwera został ustawiony, ten time zone został ustawiony na Europe Warsaw. Czy tego chcemy? No nie potrzebujemy. Myślę, że rozwiązanie z ETC, UTC jest lepsze i niech sobie tak zostanie, ale w każdym razie, gdybyś kiedyś potrzebował, wiesz już, jak to zrobić. Jest dokładnie tak, jak było poprzednio. I teraz, słuchaj, bo Postgres pozwala na używanie dwóch różnych typów timestampów. To jest timestamp bez zapisanej informacji o time zone i timestamp z informacją o time zone. Dobra? I coś ci pokażę, bo to jest generalnie ciekawe. Ale wiesz co, ja sobie to skopiuję, bo to jest dużo klepania, a nie chce mi się. I teraz popatrz. Robię prostego selecta, sprawdzam wielkość kolumny w bajtach. I mamy ustawiony timestamp na dzisiejszy dzień, bez godzin. To mamy timestamp i on będzie zwrócony jako timestamp. I jest dokładnie to samo, ale jako timestamp Z. I timestamp różni się od timestamp TZ tym, że ten pierwszy jest bez time zone, a ten drugi jest z ustawionym time zone'em. OK? No dobra, to zobaczmy, jak one się różnią wielkościowo. I można się trochę zdziwić, bo okazuje się, że oba pola mają dokładnie tą samą długość. No ale jak? No jeżeli ten nie ma informacji o timestampie, a ten ma informację o timestampie, no to jak to jest? To skąd my mamy wiedzieć, w jaki sposób to jest zapisane? No więc to jest zrobione w ten sposób, że jeżeli podajesz timestampa i chcesz zapisać do bazy timestampa, to on jest po prostu zapisany w takim i formie, jaką podajesz. Natomiast jeżeli masz pole z time zone'em ustawionym, wówczas ten czas jest konwertowany na UTC. Po prostu. I serwer wtedy wie, że w tej komórce jest czas w UTC, więc żadne dodatkowe informacje nie muszą być zapisywane w samej komórce. To po prostu w ten sposób funkcjonuje, dzięki czemu obie komórki mogą mieć po 8 bajtów.
A teraz jaka jest różnica, gdybyśmy chcieli operować na tych danych, czym to się różni? No to ponownie ja sobie to już to przygotowałem, jeszcze raz to wkleję. I popatrz, wyświetlimy sobie w tej chwili selectem daty aktualne, ponownie dzisiejszą datę, ale plus 5 godzin dla pola time typu timestamp i dla pola timestamp z time zone'em. Jak to wygląda? No wygląda to tak dokładnie tak, jak mówiłem, czyli dla timestampa jest ten datoczas w sposób niezmieniony przekazany. Jest dokładnie to, co podawaliśmy, bez względu na to, że my podaliśmy tam sobie time zone plus 5 godzin, ale Postgres to zignorował, ponieważ w tym polu nie ma informacji zapisanej o time zone. Natomiast co się stało w przypadku tego timestamp z time zone'em? Mamy coś innego. Nie mamy 2 lipca 2020 roku, tylko mamy 1 lipiec 2020 roku i godzinę 19:00. Bo jeżeli strefa czasowa była plus 5, no to jeżeli do tej 19 dodamy 5 godzin, to wyjdzie nam dokładnie to, co było tutaj zapisane, czyli 2 lipiec 2020 o północy. Więc teraz już wiesz, że jeżeli używasz timestampa, masz ten czas dokładnie w takim formacie, jak go zapisałeś. Natomiast w przypadku timestampa z timezonem ten czas jest konwertowany do UTC. OK? I po prostu musisz o tym pamiętać, bo jeżeli w swojej aplikacji potrzebujesz ta czas w odpowiedniej strefie czasowej, to po prostu będziesz go musiał skonwertować. Inaczej będziesz miał bzdury. I jeszcze jeden taki mały trik, który się przydaje. Stworzymy sobie tabelę z notatkami. Komar, bezczelny komar mnie użarł w łokieć. Jak on mógł w ogóle? Stworzymy sobie tabelę z notatkami. Mamy pierwsze pole, to jest tekst i to jest varchar 100. Natomiast drugie pole to będzie pole o nazwie create i to będzie timestamp z timezonem. Od razu ci pokazuję, jak się tworzy timestampa z timezonem w bazie danych. Timestamp bez timezona, po prostu wystarczy podać pole o nazwie timestamp. Nie trzeba pisać without ani clandestine, po prostu podajesz tam sam timestamp i to wszystko, co jest potrzebne. Ale popatrz, dodaję wartość domyślną i ta wartość domyślna to jest current timestamp. Zaraz zobaczysz, co to jest current timestamp, chociaż pewnie się już domyślasz, co to jest current timestamp. Tak, current timestamp to jest po prostu taki now. W związku z czym już pewnie wiesz, jak to działa i jaki to ma rezultat. Jaki? No to ci pokażę jeszcze na wszelki wypadek. To było jeszcze pola dodać. No właśnie. I proszę, mamy, mimo że przekazywaliśmy tylko tekst, pole tekst, którym był test, mamy od razu wypełnioną pole create i jest tam aktualny timestamp. Zgadza się? Pewnie, że się zgadza. I co? I to w zasadzie wszystko, co ci chciałem powiedzieć na temat timestampów. No, na ten temat można by jeszcze długo, bo jest i multum funkcji dotyczących timestampów, i sumowanie, i tam obliczanie czasu trwania. No, bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ale to są takie podstawowe informacje, które na początek ci myślę, że z pewnością wystarczą. A prawda jest taka, że jeśli chcesz coś konkretnego uzyskać, to i tak w większości wypadków trzeba będzie zerknąć na dokumentację Postgresa, sprawdzić, jakie są funkcje dostępne, czy do obsługi stringów, czy do obsługi timestampów, czy do obsługi wielu innych typów danych, bo to się po prostu przydaje i ciężko wszystko zapamiętać. Czasami niektóre rzeczy są potrzebne codziennie, a czasami niektóre rzeczy będziesz potrzebował raz na 2, 3, 4, 5 lat i po prostu naprawdę nie ma sensu tego przechowywać w głowie. Lepiej sprawdzić, niż marnować swoje szare komórki. Ok, ja ci bardzo pięknie dziękuję za ten czas, który spędziłeś ze mną, za to, że jesteś tu ze mną w ogóle, bo inaczej to by było bez sensu, to całe moje gadanie, prawda? No, okej, to wszystko. Jeszcze raz ci pięknie dziękuję i do zobaczenia w piątek. Pa, pa!